Moi kochani, bardzo serdecznie po króciutkiej przerwie. Musiałam chwilę odetchnąć od vlogmasów i wracam z nową energią i z vlogami dla Was. Ja idę się teraz pomalować, a później kilka słów jeszcze tutaj się do Was odezwam. Może nie kilka, bo pewnie kilkanaście minut. Dobra, byłam się troszeczkę tylko podmalować dzisiaj. Fioletowy makijaż, dużo osób właśnie pisze, że bardzo do mnie pasuje. I powiem Wam, że mimo tego, że on jest taki odważny, taki kolorowy, to ja również się bardzo dobrze w nim czuję. Dzisiaj jeszcze ostatni dzień starego roku, więc można zaszaleć. Mam nadzieję, że cały rok 2020 będzie taki wiecie co, same szaleństwo. No. I że spełni się moje jedno z marzeń, ale to się wszystko okaże już niedługo. I tak. Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że ten rok 2019 mija, był on dla mnie ciężki, jak sami wiecie, więc mam nadzieję, że rok 2020 przyniesie mi więcej uśmiechu na twarzy i Wam również. I z tego miejsca chciałam Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, kochani. Dużo uśmiechu na twarzy, radości, spełnienia marzeń, właśnie spełniajcie się. No i tyle, kontynuujemy naszego vloga. A, i jeszcze zapomniałam, po pierwsze, wczoraj, czyli 30 grudnia wybiło 3 lata na YouTubie. Długo się zastanawiałam, to, czy to 3 lata, czy 4, tak wiecie co, sprawdzałam, lukałam, ale chyba 3 lata, więc no naprawdę już kopa czasu i cieszę się, że w tym wszystkim dalej trwam, bo bardzo to lubię. I jeszcze jedna piękna niespodzianka, jakieś 3 dni temu wskoczyło mi niby 9070, tak nagle. Tak się cieszyło, mówię, jest super, dodam na Instagramie i nagle YouTube jakby mi usunął i miałam znów 8980, czyli brakowało mi tam 20 osób. No i mówię, no ładnie. I wczoraj, poczekaj słoneczko, i wczoraj właśnie w 3 lata naszego kanału po raz kolejny wskoczyła ta liczba 9070, więc mam nadzieję, że ona już nie zniknie. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. Jeszcze brakuje 1000 do mojej wymarzonej liczby, takiej 10 tysięcy, to zawsze tak chciałam, co mi się tak podobało, coś takie okrągłe. Więc co? Takie postanowienie na nowy rok, żeby to 10 tysięcy w końcu osiągnąć. Dzięki, że jesteście. Buziaczki oczywiście dla Was. I co? Idziemy coś robić w domku. Zobaczcie, u mnie chłopcy tutaj wyrzucili Lego Duplo, ale to jest oczywiście już pomieszane. O, jeszcze są w środku. I Ignaś dostał Lego Duplo właśnie tutaj policja, zobaczcie, złodziej, coś, co Ignaś po prostu uwielbia. A Stasiulek dostał ciuchcie, a to za chwileczkę Wam pokażę, takie ciuchy łatwiejsze właśnie. A tutaj możecie zobaczyć, Stasiulek dostał pociąg i jego ukochany kotek, z którym chodzi, w ogóle go nie wkłada tutaj do pudełka, tylko kotek, kotek, kotek. Więc tak, kolejny zestaw Lego Duplo. Zobaczcie, ja ogólnie tutaj sprzątam w tej sypialni, w pokoiku i kolejnym prezentem dla Ignasia od mojej mamy był taki tort drewniany, mają autka na magnes, tutaj widzicie policja, tutaj stacja paliw, no naprawdę bardzo, bardzo fajne, te elementy są duże i bardzo łatwo dziecku się je składa, więc z tym też nie ma problemu, nawet Stasiek sobie radzi, no, więc, a, to nie jest do tego autko, ale też się bawili, więc naprawdę również świetny, świetny prezent. Kochani, no chodź, muszę ukusnąć, bo Ignaś też chce. Kochani, rozmawiałam z Zuzią i z mamą, jedziemy za chwileczkę do taty na cmentarz, pomodlić się, zapalić znicza. Teraz jeszcze ja. No, poczekaj sekundeczkę. Więc tak, powolutku się szykuję. Muszę jeszcze spodnie tylko zmienić. Ostatnio kupiłam sobie bardzo fajne w Reserve na przecenie za 70 zł i są mega wygodne. I nie dokończyłam, bo Ignaś zaczął przeszkadzać mi, wiecie co, naskakiwać i przerywać. I kupiłam sobie spodnie, tym razem są to rurki z bardzo wysokim stanem, gdzie mam tylko delikatne przytarcia, bez jakichś tam, wiecie, cokolwiek większych, o, tutaj możecie zobaczyć. Dlatego, że jak są zimniejsze dni, chłodniejsze, to założyć jakieś takie buty, nie, te mam jeansy, nie do wszystkiego mi po prostu pasują i nie są takie ciepłe, więc tych jestem bardzo zadowolona, są fajne, elastyczne, wygodne, nic nie uciska, polecam, mam bardzo serdecznie właśnie spodnie z Reserve. Kochani, my już wróciliśmy z miasta, tak jak mówiłam, byliśmy na cmentarzu, jeszcze do jednego sklepu wjechaliśmy po kilka rzeczy. No i nasi chłopcy również będą dzisiaj z nami imprezować i od mojej mamy i Zuzi dostali szampana, oczywiście bezalkoholowego, z Super Wings, więc będzie radocha. Jeszcze coś dzisiaj niebieskiego będziemy mieli, ale to zobaczycie już później w przygotowaniach. Kupiłam też jeszcze kilka rzeczy, jakieś tam krupeczki, kupiłam również popcorn, bo wczoraj zapomniałam, a popcorn na Sylwestra jest obowiązkowy. Kochani, ja właśnie jestem Spidermanem i ganiam Ignasia i Stasia. Ja nie będę! Ja będę!
niewinna zabawa wyganianego Amenczy. Ale on tą kitkę. I myślałam, że kupiłam spray do włosów. W ogóle nie czytałam, tylko zobaczyłam, o, spray niebieski. No. A okazało się, że to są takie jakby serpentyny, wiecie co, w sprayu, coś, ale... No, i chciałam ich na siebie delikatnie wycikać, patrzę, ups, mówię, to nie to, więc gafa. A tyle dni czekało. No, jakbym się czytała, to bym wiedziała, jak się bierze, wiecie co, o, bo fajne, no to tak to wszystko jest. I teraz Ignaś to jest Spider-Manem. Ignaś to się mu pokazała. No, u nas ganiamy się, bawimy, ściekamy z moimi małymi Spider-Manami. No nie mama, nie. Buli buli. Mama, no nie. Zrób buli buli. Buli buli. Nie, skoro mi się o to buli buli. U mnie zawsze było takie elemele, coś tam dotki, wiecie co? A on do mnie buli buli. Kochani, jestem w kuchni, kupiłam dzisiaj takie mięsko z piersi z kurczaka. I teraz wiecie co? Niby fit, bo ma tylko do 4% tłuszczu. Więc zobaczymy. Robię dzisiaj takie kotleciki też. Myślę, że chłopcy z chęcią zjedzą, a później jeszcze będę zabierała się za robienie ciasta do pizzy i po prostu będzie czekać, a później tylko wiecie co, ciach, ciach, ciach do piekarniczka i będzie już gotowe, coś mi ostrość gubi, więc najpierw zrobię przepyszne kotleciki. Dobra, ciasto na pizzę zrobione, podwójne, nie wiem czy w ogóle coś z tego wyjdzie, ja wolę robić suszonych drożdży niż tych zwykłych świeżych, ale w sklepie akurat tym co byłam nie było suszonych, więc no zobaczymy jak to wszystko... tak jak mówiłam, nam wyjdzie. Teraz widzę, że chyba rozszpunka leci, tak mi się wydaje. Stachu tutaj sobie jeździ na autku, a Ignaś chwilę sobie może pograć w grę, bo dzisiaj chyba nie grał, tak mi się wydaje. Miałam telefon, więc no, może chwileczkę sobie pograć. W tym vlogu sporo prezentów, ale wam jeszcze ich nie pokazywałam. Tutaj Stasiek bawi się pieskiem. O, zobaczcie, dentystą i jemu się leczy ząbki, robi, ale chłopcy oczywiście zmieszali już wszystkie kolory pierwszy dzień. Był żółty, biały i żółty, biały i brązowy chyba, no. No i tutaj, no chodź, otworzę ci, o. I Stasiu będzie robił ząbki. Kochani, Ignaś wam powie, co my dzisiaj mamy? Imprezę! Imprezę! I kto na tej imprezie będzie? Ja. Ja. No. Ja. I tata. I mama. I będzie super! Goście! I co? Ja się goście. Goście? Gości nie będzie, sami jesteśmy dzisiaj. No chodź. Mocno. Wow! Ekstra! Wow, Dawid trzyma jednego. Jakby się połączyły, trzymaj mi. Sylwester! Pani, z racji tego, że z dziećmi dzisiaj spędzamy Sylwestra, znaczy w tym roku, to musimy, wiecie co, niektóre rzeczy zrobić wcześniej, więc teraz bierzemy się za robienie popcornu maślanego. Chłopcy lubią, więc mam nadzieję, że sprawi im to również przyjemność. Damy radę, no jak damy radę, dużo, no to, o Jezu, to ile? Dużo! Ja to mi się robi już, tak? Ja się porcyjkę? Ja się. Ze mną zrobisz? Tak, ja wiem. Pani, popcorn gotowy, trochę nam się przypalił, ale to nic, nie cały, o, może tak. Ja sam ludzie, la, la, la. Zupę gotujesz popcornową? Tak. Pychotka. Godzina 19, no i jest czas na szampana dla moich chłopców, truskawkowy, super wings, więc się cieszą i za chwileczkę im nalejemy. Panie, my już oglądamy z Polsatem Sylwestra, tutaj Ignaś siedzi, gramy sobie razem w gierkę, no i tak spędzamy pewnie resztę wieczoru.
ciemno, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie Dawid wstawił do piekarnika nasze, no już chwileczkę, nasze burgery, więc robiłam takie kotleciki z mięsa, z piersi kurczaka, co wam wcześniej mówiłam, i robimy z tego hamburgery. I Ignaś już mnie woła, idziemy dalej grać. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Jak widzicie, mamy już drugi dzień. Ja idę zaraz zrobić sobie maseczkę, oczyścić twarz poreo i nałożę jakąś maseczkę taką regeneracyjną, wiecie, po wczorajszej naszej imprezce. Chłopcy już tutaj się wściekają, bazy sobie robią. Dobra, jesteśmy już w łazience. Muszę moje foreo wyjąć. Dobra, musiałam się przenieść do tej łazienki mniejszej. O Jezu. Oczyszczamy buźkę. Dobra, buzia już oczyszczona. I ja tutaj w szufladce mam taką maseczkę. Zobaczcie. O, są fajerwerki, więc wszystko się zgadza. Sylwestrowa. Czekajcie, niech ja tutaj luknę. No, ona będzie robiła sobie maseczkę, wiesz, poczekaj. Proszę, zobacz sobie. A tam możecie zobaczyć mały bałaganik, bo chłopcy robią sobie bazę, tak jak wam mówiłam. Ciekawe, czy ona będzie biała, czy będzie może taka fajerwerkowa? Biała. Poczekaj, Ignasiu. Ale nasączona, mega. Mama musi ją rozłożyć, czekaj. Widzisz? Ale zimno! No mega zimno. To jeszcze nie odwinęliśmy. Na nosek. Dobra, maska jest. Mega nasączona, naprawdę bardzo fajna. Pani, na dzisiaj to już koniec. Chciałam po prostu połączyć jeszcze z dwa ujęcia. Wczoraj się nie pożegnałam. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Buziaki od naszej całej rodzinki. Trzymajcie się do następnego filmiku.